Siemano, tutaj JJ'ka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Farel. Siemaneczko. I dzisiaj będziemy robili to, co lubimy robić najbardziej. Że będziemy żarli? Będziemy jedli, ładnie mówiąc, ale będziemy również jedli to, co lubimy najbardziej, czyli ostre rzeczy. Mamy tutaj przygotowane różne gotowe dania, które trzeba przygotować samemu i wszystkie są spicy, a my będziemy dzisiaj oceniać, które jest najbardziej spicy. Okay, mamy nawet tutaj taki kartonik, nie wiem czy pamiętacie odcinek z Kevinem, ale testowaliśmy już mac and cheese w łagodniejszej wersji, a to jest ta najostrzejsza, więc udało mi się ją dorwać, więc ją też dzisiaj sobie przetestujemy. Jeżeli lubicie ostre, strzelajcie w tym momencie ostrą łapkę w górę, płonącą łapkę, zobaczcie. A jeżeli lubicie, tak. A jeżeli lubicie oglądać, jak sami siebie torturujemy, to zostawcie suba z dzwonkiem, bo na pewno będzie pojawiało się więcej tego typu odcinków. A my teraz zaczniemy od pierwszego dania, które naszym zdaniem będzie najłagodniejsze. No i zobaczymy, czy mamy rację. Okej, pierwsze danie, które wybraliśmy, to Samyang Ramen. I jest to po prostu ramen, bo taka zupa. Ale nie można tego zjeść łyżką, więc albo połyczkami, albo widelcem. Ten makaron jest strasznie ciągnący się i długi. O, zobaczymy, czy sobie poradzisz. Tak sobie nawinę ładnie. Ale nigdy się tego makaronu jakby nie łamie, co nie? On musi właśnie taki być. Tak. Ja chyba jednak użyję, a jednak do pachnie tego... Pachnie ładnie, jak na zupkę, czy jakieś danie z proszku. Jestem ciekawa, czy jest ostre. Patrzę, najpierw spojrzę na twoją reakcję. Ale pycha. Słodkawe, ostre. Jest przepyszne, ale pikantne, mocno. Na początku czujesz słodkość? Słodkość, później pikantność, ale a dopiero po chwili. To jest to jest długie! Dla mnie to jest ostrość tak jak tabasco. Nie mocniej. Tak, dokładnie. Czyli piecze, ale zaraz przejdzie. 3 na 10. No, 3 na 10 w skali ostrości. Ale pyszne, polecam. No ja bym to zjadła całe, ale czekają nas jeszcze kilka innych dań, więc musimy chyba zrobić sobie miejsce. A więc na razie, tak jak przypuszczałam, będzie to na ostatnim miejscu. Ale zaraz spróbujemy innych dań i ocenimy. Przyszedł czas na kolejne danie. Jest to danie o nazwie Bulldog, tylko że taka ciekawostka, to jest podobno light i ma o 40% jest mniej spicy i o 28% mniej kalorii. Okej, ciekawe. No nie pachnie tak intensywnie jak tamta. Ale jak podsmażałam to na patelni, to aż mi trochę zdusiło w nosie. Nie wiem, czy to jest ostre, czy nie. Sprawdźmy to. Ale przed chwilą jeszcze Rogalik spróbował tamtego makaronu pierwszego, co robiliśmy i powiedział, że no trochę pali. Trochę daje. Zobaczcie, się jeszcze bardziej ciągnie. To trzeba nawinąć. Szczerze tak mówiąc, fajnie. Jak wyciągałam ten makaron z opakowania, wyglądał na plastikowy dosłownie, nie? Jak nóżka z kurczaka. To co? Trochę się cykam. Zdrówko. Zdrówko. To jest ostre, ale nie jest takie smaczne jak tamte. Ej, ale to już to miało być o 40% mniej ostre. Ja się boję następnego poziomu, nie? Pali mnie całe gardło. Całe gardło. To jest w ogóle o smaku chicken. O smaku kurczaka. Nie. Tamta w smaku 10 na 10, to w smaku 5, ale ostrość dwa razy mocniejsza. Nie zjadłbym tego drugi raz. Coś czuję, o Boże, nie mogę mówić. Nie zjadłbym. Coś czuję, że przy... Ha! Zdziosła mnie smędzą! Coś czuję, że przy następnych daniach będą, wlecą lody, nie? Chyba tak. Bo jak to jest o 40% mniej ostre od tamtych... To tamto jest przesada. Ja tutaj daję 6. No 6 na 10, ale... Idziemy po lody. Nie spodziewałam się tego, myślałam, że będzie lajcik, nie? I robimy kolejną rundę. Kolejne danie, które przygotowałam, jak to jest hot chicken cheese. Serowy kurczak? Serowy kurczak. Pomachajmy. Ja się boję, bo to jest to samo praktycznie, ta sama firma, Bulldog, co przed chwilą, tylko że to jest o 40% niby ostrzejsze. No dobra, powiem ci tak. Nie czuć sera, no pomogę. Jak ja to smażyłam, to wiesz jak co piło serem? A teraz nie czuć tego sera, jest taki. Czuć sobie. Trochę sera. Czuć? No dobra. Taki, wiesz, w proszku ser, nie? No ale myślałam, że będzie bardziej serowe, no zupki serowe bardziej pachną serem. Dobra, nawijamy. Uwielbiam to nawijać. To co, gotowa? Ja nie wiem, czy jestem na to gotowa, ja się boję. Zdrówko, bardziej. Cisza! No, dobre. Dobre. W smaku trochę lepsze od tamtego. Nawet powiem chyba tak samo pikantne. Czy mocniej? Mocniej? Ale wiecie, nawet nie chodzi o to, że mocniej pikantne. Tylko ja już wiem, dlaczego to się nazywa hot chicken. Bo jak bierzesz ten makaron, to dosłownie cię parzy cała buzia. Od tego, od tej ostrości, od tego, że on jest gorący.
dobre, to jest ale... chyba najlepsze, które jedliśmy, nie? Pierwsze było najlepsze, 10 na 10, jeżeli chodzi o smak, bo teraz smak oceniamy. To daje lepsze od tamtego, czyli z szóstka smak, ostrość też daje 6. Pieczę, ale chyba jeszcze spróbuję. Ja nie mogę, ale nie wezmę jeszcze lodu, twarda jestem. No jest ostra, nie ma co gadać, jest... Jest no ostra. Pali jak gniew, jak cholera! Teraz będziemy jedli carbonarę. O! Ale też hot chicken. Czas na carbonarę, choć ja myślałam, że będzie to wyglądało blado, że wiesz, no taka typowa carbonara. Znowu mi nie pachnie. Ale do każdej właśnie, do każdego dania jest jedna przyprawa w czerwonej saszetce i ona okay. jest taka gęsta, brązowa, czyli to musi być o smaku kurczaka, a w kolejnej saszetce jest na przykład serowy proszek, albo carbonarowy proszek, dobra, albo rozumiem. Jakieś warzywka. Tak więc, to rozegrali? Tak, czyli wszystko jest hot chicken, ale jeszcze dodatkowy smak okay. po prostu, nie? Powąchaj sobie. Ja w ogóle nie czuję tej karbonarki. Ja też w ogóle nie czuję. Wiadomo, to są dania z proszku. Nie ma czego się spodziewać. Nigdy nie jadłem, pierwszy raz jem i są naprawdę dobre. Dobra. Ale jakie niezdrowe. Na razie idziemy według skali ostrości. Było lekko, mocniej, bardziej mocniej. I teraz zobaczymy, czy nas to połamie w pół. No, zobaczymy. Nawijamy. Uwaga. Dobra. Próbuję. Co to jest? No kurde, no Justyna, bo mi się... zobacz na mnie, a co ty sobie nałożyłaś? Dobra. No dobra, tyle może teraz być. Teraz jest okej? Okay? Ja zawsze na kozaka. Uwaga. O! Mamy to! Od razu kartar z nosa. Jedno oko. O Boże, nos mi piecze! O Boże, do zatok mi dochodzi to! Naprawdę! Fajna już, już jest mocna, nie? Myślałem, że czegoś się ciekawego nie doczekam, ale... Jezu, pali mnie żołądku, serce mnie pali. Przełyk, tutaj zatoki, całe dziąsła, gardło, koło uszu, wszystko mnie piecze. Okej, okay, ocenimy smak. Taki słodkawy? Dobry. Nawet ja bym spoko. Powiedział, że to jest druga najlepsza zupka, raczej czy tam danie. Mhm. Ostrość jeszcze wyżej niż poprzednie. Czyli lecimy idealnie w rankingu. Jeszcze jest taki jakby słodkawo-kwaśny. Mhm. Tak, słodkawy smak. Bardzo dziwne, że słodkie i ostre. To dalej jest jak carbonara, nie wiem o co mi chodzi. Też nie. Ale tak, też dalej dobre. Wygląd robi wrażenie. Wygląd robi wrażenie, ostrość dałbym 8, smak też 8. Ostrość 7 na 10, smak 8 na 10, wygląd 10 na 10. No to lecimy wyżej. Musiałam to przynieść na białym talerzu, żebyście zobaczyli kontrast pomiędzy białym, a pomiędzy tym czerwonym makaronem. W końcu się doczekałem! Mac and cheese, cheetosowe. Te cheetosowe makarony są najlepsze, przecież jak jestem nagrywała Kevina samego w domu i ona właśnie kupiła mac and cheese cheetosowe, to ale... było tak pyszne. Tak, ale tam to było serowe. No tak, ale nieważne, zobacz, od razu tutaj czuć zapach, jak już to z daleka niosłaś, czułem zapach, a tamtych nie było czuć zapachu. No tak. I to jest właśnie fenomen cheetosów. Kto lubi cheetosy? Łapka w górę. A ja jestem teraz fanem. Ja się boję, bo to jest hot. Hot? No tamte nie były hot. Dawaj, nabijamy jest... tak dużo, aż się widelec skończy. To wygląda jak jakieś zabawkowe jedzenie w ogóle, ale uważaj, bo to jest gorące. O, wiem, jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu, który smak cheetosów lubicie najbardziej. Ja uwielbiam najbardziej serowe, śmierdzące i orzechowe. Cheetosy? Mhm. Ojejku, ja bardzo dużo lubię cheetosy. Ja lubię keczupowe, lubię pomidorowe, no wszystko. Myślę, tak myślisz, że przesadziłem, czy nie? Nie wiem, nie wiem czego mam się po tym spodziewać. Dobra, ale dałam to na przedostatni stopień, więc zobaczymy. Raz, dwa, trzy. Ale okej, okay. Smak, pycha, 10 na 10 też. Ostrość? Niekoniecznie. Chyba drugie miejsce. Ostrość? 3? Tak... Pogilgotało? Przestało. Nawet nie jest ostrzejsze niż ten pierwszy. Smak przepyszny, od razu czuć, ale tłuste, co? Strasznie, bo ja musiałam do tego masełka dodać, bo to się robi tak, że gotuje się makaron, później na masełko i mleko dajesz i podsmażasz i wsypujesz przyprawę. Nie, to jest coś przepysznego. Najlepsze chyba, co dzisiaj jadłem. Tylko, że bardzo tłuste, niezdrowe i mi się wydaje, że nie dali tutaj takiego ostrego. Bo wiadomo, cheetosy, kto je cheetosy, no jest zazwyczaj najmłodsi. Tak, więc żeby jak widzą ktoś taki sobie makaron. To zjadł właśnie ze smakiem, a nie żeby go paliło. No tak. Szkoda, ale bym zjadł takiego makaronu ostrego jakimś Karoliną Reaper. Tak, jasne. No dobra, czyli jak oceniamy? Z wyglądu 10 na 10, bo robi wrażenie. Oczywiście. Ze smaku... Dycha.
8 na 10 bym dała. A z ostrości, no dwójeczka. Wcale nie jest ostre, pikantne jest leciutko. Pieprz kajen jest ostrzejszy, takie macie porównanie. No tak. Okej, okay, to dobra. Czas na ostatnią. Czas na ostatnią i wydaje mi się, że jest najgorsza, bo jest dwa razy hot. Przed nami gwiazda dzisiejszego odcinka. I to już wygląda, powiem wam szczerze, niebezpiecznie. Poczekajcie. Hot chicken ramen, ale dwa razy spicy. To już w nos szczypie. Już mamy przygotowane lody, mini lody tutaj, żeby się ratować w razie było. Moi kochani, wy zostawcie łapkę w górę, jeśli tego nie zrobiliście. Klikajcie ten gorący przycisk subskrybuj. Jazda, nawijamy dużo. Ja... Poczekaj! nawijaj. No próbuję. Ten makaron jest zdecydowanie cieńszy od tamtego. Tak. Ja mam tyle zjeść? To jest prawie pół pudełka. Udo z kurczaka kolejne. Dobra. Ja mam udko, to masz udo. No dobra. To co? Za widzów! Wasze zdrowie! Mhm. O! Aha. Dobra. A, boli! Nie jest przyjemne to nawet w smaku. To dopiero teraz zaczyna wjeżdżać. Poczekaj jeszcze chwilę. Mnie usta pieką. Jeszcze chwilę poczekam. Nie. O Boże, od razu mi w żołądku zaczęło palić. To już jest... To już jest niesmaczne. Oła, ale usta pieką. Ja jestem taki, że się ostrego za mocno nie boję, ale... To już jest takie nieprzyjemne. Kąciki mnie pieką. Czuł bek, tył języka. I tu w mostku. Oła. Pali, nie mogę. Oła. Jeszcze po jednej? Dobra. Ja nie mogę. Ja dokończę, bo mi łatwiej idzie. 10 tysięcy łapek i nagrywamy test najostrzejszych chipsów, jakie są. Normalnie jakby igły w język wbijało się, nie? No. Jak się nie mówi, to przechodzi, ale jak mówisz, to jeszcze bardziej. Jak wyciąga się loda z buzi, jakby... Nie, to boli. Jakby... Dasz mi dokończyć, czy nie? Jakby igły wbijali w język. 10 tysięcy łapek i nagrywamy test najostrzejszych chipsów, jakie są dostępne w sklepach. Dobra, widzowie. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Nie próbujcie tego w domu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hejo!